Panie mecenasie, ostatnio przeglądałem ze znajomym strony dotyczące wynajmu nieruchomości albo zakupu nieruchomości. Spotkałem tam taki zapis, że kiedy umawiamy się na spotkanie z przedstawicielem biura nieruchomości, musimy podać PESEL. Z tego co wiem, chyba jest to tak nadwyrężanie naszych danych osobowych, które są, prawda, bardzo wrażliwe. I w dzisiejszych czasach to jest trudna sprawa. Czy to jest zgodne z prawem? Jak pan o tym myśli? Czy powinniśmy zostawiać swój PESEL? No, może tak. Zacznę, nie odpowiem wprost na to pytanie od razu, tylko wyjaśnię, szukając równowagi między sprzedającym dom, nieruchomość, tak, mieszkanie, a kupującym. Na rynku dzisiaj mamy swobodę działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Kiedyś było to zupełnie inne regulacje, rynek był tak zwany regulowany. Dzisiaj nie jest. Dzisiaj każdy może otworzyć firmę, która będzie zajmowała się pośrednictwem nieruchomościami. No i z uwagi na to, że mamy tą swobodę pełną, tak, zaczęły się różnego rodzaju podkupywania klientów. I firmy, które w pośrednictwie nieruchomości się napracowały, które pokazały to mieszkanie i które chciały swoją prowizję za wykonaną pracę otrzymać, no nie otrzymywały jej, bo nagle ktoś tego klienta przejmował, albo klient tam trafiał w jakichś dziwnych okolicznościach i nabywał to mieszkanie niby bez prowizji, a ta prowizja była dla kogoś innego. Więc ja rozumiem w tej chwili już po takiej lekcji, tak, gdzie ktoś nie dostał tej prowizji, a musi pokryć też swoje koszty, musi pokryć wynagrodzenie dla pracownika, którego zatrudnia, tak? Więc firmy zaczęły się profesjonalnie działające na rynku, mające przede wszystkim swój szyld, tak? Swoje biuro, czyli mamy brand zamieszczony, że idziemy do tej konkretnej firmy, ona się tym akurat zajmuje, nie jest to firma walizkowa, no to firmy się zabezpieczają. I stąd pojawiają się właśnie takie, a inne wymogi co do podawania swojego PESEL-a. I teraz na ile podanie tego numeru PESEL jest nie do końca zgodne z prawem z uwagi na ochronę danych osobowych, tak, no to w tym momencie powinniśmy poprosić pracownika danego biura, żeby pokazał nam jakiś dokument, z którego będzie wynikało, że on te dane nasze osobowe przetwarza tylko i wyłącznie dla celów, tak, tej całej transakcji, która ma się odbyć przez te biuro, czyli znajduje nam określoną nieruchomość, tak, i tylko w zakresie pokazania tej nieruchomości te dane będą przez niego użyte. I taka klauzula powinna być nam jako odrębnym dokumentem podana do podpisania. Jeżeli nie dostajemy takiej klauzuli do podpisania, możemy być narażeni na to, że nasz numer PESEL może być wykorzystany nie tylko dla tej jednej czynności, czyli kupna, sprzedaży mieszkania. I o tym należy pamiętać. Dziękuję.